Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sea of Flames. Tak, troszeczkę się tutaj zmieniło. Zaraz wszystko wam pokażę, wytłumaczę i tak dalej. W dzisiejszym odcinku chciałbym ogarnąć te spawnery. To jest po pierwsze, mam 6 pochodni, trochę mało, ale to mi wystarczy, żeby tam coś poogarniać. Poza tym powoli będziemy już schodzić tutaj do tych dziur, co przygotował dla nas Vex. Jak was nie było, jak nie było odcinka, ja sobie to wybudowałem, pozbierałem troszeczkę tutaj materiałów, troszeczkę drzewa pościnałem, trochę tutaj sobie posegregowałem, łóżko postawiłem i tak dalej. Mam nadal jedynie 3,5 serduszka. Będzie troszeczkę ciężko z tym wykombinować cokolwiek, ale wydaje mi się, że jakoś nam się uda. Wezmę sobie jakikolwiek budulet, żeby móc tam cokolwiek zalepiać i tak dalej. W tych spawnerach oczywiście. Poczekajcie sekundę, co będzie dobre. Tak, wiem, mam 23 wełny, dlatego zrobiłem łóżko. Poza tym, już przy okazji, jeżeli już mówimy o takich sprawach trochę organizacyjnych, to wam powiem, że za pomocą tabliczek nie da się przepalać, dlatego tabliczki lądują tutaj i one będą na razie niewykorzystane. Za ich pomocą się nie da przepalać, próbowałem niestety, zatem nic na to nie poradzę. Ale mi się wydaje, że w nowszej wersji Minecrafta, o ile dobrze pamiętam, chyba można by już przepalić za pomocą tabliczek, tylko na tej trochę starszej nie można było. I przy okazji odpowiem na pytanie, które zadaje bardzo dużo osób, co dopiero dołączają do oglądania tej serii i tak dalej. Dlaczego gram właśnie na Minecrafcie beta 1.7.3 bodajże? Jest to z takiego powodu, gdyż po prostu Vex, czyli autor tej mapki, stworzył tą mapę właśnie pod starego Minecrafta, pod stary system, gdzie nie było głodu i tak dalej, nie było sprintu. Wszystko zostało właśnie dopasowane tak, a nie inaczej, zatem ja tutaj nie zamierzam się z Vexem kłócić, ponieważ Vex jest tutaj twórcą mapy i zapada noc, no to... Zapada noc, no to szybko się jeszcze tego, zanim jeszcze cokolwiek ja tutaj zrobię, jeszcze pójdę szybko się prześpię, bo nie zamierzam się tutaj walczyć z tymi potworami, bo tutaj są spawnery poukrywane pod obsydianem. Być może kiedyś się wkopię po ten obsydian i je poniszczę, ale obecnie raczej nie. Zatem okej. Jeżeli chodzi o to, o czym dzisiaj Mandzio będzie gadulcował, to bardzo dużo osób mnie poprosiło, żebym skomentował sprawę Ligi Legend, tak po polsku ładnie to nazwę, czyli League of Legends, oraz ogólnie gier typu MOBA. Zatem, jak pewnie niektórzy z was wiedzą, ja grałem w LoL'a bardzo długo, chyba półtora roku. Tam moim największym osiągnięciem chyba było zdobycie 1850 Elo na serwerze Nordic i tak dalej. I wam powiem szczerze, że jeżeli ktokolwiek z was się zastanawia, czy żeby zacząć grać w LoL'a i tak dalej, to ja z góry mogę mu powiedzieć, że gra jest ok do zajmowania czasu i tak dalej. Ojeju, te szkielety. Ale szczerze mówiąc, wiecie co, ja nie będę robił spawnera, ja to po prostu rozwalę. Szczerze mówiąc, tak naprawdę to wcale nie jest jakaś fenomenalna gra, tylko to jest świetny zajmować czasu. Naprawdę, ta gra fenomenalnie zajmuje czas. Ale tak, żeby powiedzieć, że ona na przykład jest jakaś bardzo dobra, jakoś świetnie zrobiona i tak dalej, to za bardzo nie mogę, bo to byłoby kłamstwo po prostu. Bo ta gra mogłaby być, zostać dużo, dużo lepiej dopracowana. Oh fuck, creeper. Zwłaszcza, że ona się mniej więcej wzoruje na docie, jakby nie patrzeć, bo oczywiście Dota była pierwsza, LOL to jest tego produkt już tutaj późniejszy. I różni głównie od Doty... LOLa a Dota różni to, że LOL ma mniejszą mapę, tam chyba ma więcej czempionów ogólnie. Tam nie wiem jak to było z itemami, ja grałem w tą Dotę tamtą normalną. Oh fuck. Au, ale się tam biją. Ja grałem w tą Dotę normalną jeszcze na Warcrafta, kiedyś dawno temu. Dlatego, o fuck, pająki mogą przychodzić, zapomniałem o tym. Dlatego mniej więcej pamiętam, jak to było zrobione, ale też nie tak dokładnie, bo mimo wszystko to było troszeczkę już dawno temu. I okej, teraz przejdę do tego, co chciałem powiedzieć, że ta gra wcale nie jest dobra, ona świetnie zjada czas, ale to jest sprawa identyczna jak z MMO, czyli że musicie spędzić naprawdę dużo czasu, żeby coś osiągnąć, żeby wbić ten 30 level i móc sobie przyjemnie grać, a zanim to się stanie, to troszeczkę mimo wszystko tego czasu upływa i to nie jest na pewno gra na zasadzie, żeby sobie o tak, oho, zaraz creeper wybuch.
To na 100% nie jest gra na zasadzie, że sobie włączam i sobie pogram na samym początku, no chyba, że gram z przyjaciółmi, to oczywiście, z przyjaciółmi się gra całkowicie inaczej, ale z takimi randomowymi osobami to rzeczywiście to nie zawsze można to nie zawsze da się powiedzieć, że to jest taka przyjemna gra i tak dalej, ponieważ w tej grze jest niesamowicie dużo napinaczy, dużo osób, które się denerwują z powodu, o mój Boże, że gra i tak dalej. I to jest bardzo niedobre, ponieważ to zniechęca naprawdę mnóstwo graczy, zwłaszcza, że obecnie w LoLu, jak się zaczyna, to... O, tutaj jest jeszcze jeden spawner. Obecnie w LoLu, jak się zaczyna, to może się wydawać, że się gra z początkującymi graczami. Rzeczywiście, kiedyś tak było. A obecnie ponad połowa graczy to nie są gracze początkujący, tylko to są po prostu gracze, którzy sobie założyli tam drugie konto na innym serwerze, albo po prostu chcą zresetować sobie ranking tam i go wbić na nowo. Ponieważ tam jest później na 60 levelu system rankingowy, jeżeli wbijecie, możecie grać właśnie rankingowo. Że tak powiem, taki pseudo ranking, bo tam żadnych nagród za to nie ma, to jest jedynie numerek, czy tam dywizja, czy jakkolwiek się to nazywa. Wow. Jeszcze coś tam jest na górze. Jeszcze nie ma. To już wszystko? Dobra, to już wszystko. Wyczyściliśmy to. Wow, pół serduszka, jeszcze ani razu nie zginąłem, ale coś czuję, że zaraz gdzieś spadnę z jakiegoś tutaj półklocka i umrę, no ale trudno. No i tak, ja zakończyłem grać w LoL'a z takiego powodu, że ta gra właśnie pochłania za dużo czasu, żeby to wszystko zdobyć, a w chwili jak się to wszystko już zdobędzie i tak dalej, już się trochę grałem na tam wyższym poziomie, powiedzmy, to w pewnej chwili człowiek się tak zastanawia, w zasadzie w co tej grze jest takiego fajnego, że ja w nią gram i zazwyczaj za bardzo nie znajduję na to odpowiedzi, ponieważ jakby nie patrzeć, największym problemem tej gry jest to, że nawet jeżeli się można sobie przyjemnie pograć z przyjaciółmi i tak dalej, to rzeczywiście, ja mówię, że jeżeli ktoś gra z przyjaciółmi, to w ogóle to jego to nie dotyczy, ale jeżeli ktoś gra właśnie takie gry rankingowe, albo gra troszeczkę samemu bardziej, to wtedy nie zawsze może mu ta gra sprawiać radość, ponieważ jest ona, tak jak mówiłem zresztą, pełna napinaczy i... No cóż, mniej więcej to się kończy w ten sposób, że wszyscy siebie wzywają nawzajem i tam naprawdę rzadko można sobie pograć na jakimś wyższym poziomie, czy tam na jakimś bardziej kulturalnym, ponieważ gra jest nie tyle przyjęta, co przez osoby młode, bo nie będę tak mówił, że przez osoby młode się tak dzieje, tylko raczej powiem, że przez osoby, które trochę za poważnie do tego podchodzą, mają siebie za super świetnych progamerów, super graczy, którzy tak naprawdę nigdy nic nie osiągnęli, ale mimo wszystko to ich boli niesamowicie jakakolwiek porażka, no bo przecież jak oni przegrają, to o mój Boże, co to... Oh, fuck, 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 fuck. O, oh, fuck. Vex, co tyś żeś najlepszego narobił. Teraz szczerze mówiąc, to ja się boję tam trochę schodzić, bo... Tam jest jakiś tunel, tutaj TNT powybuchało. Słyszę dużo potworów, ja mam serduszek. Ja pewnie zginę. Ja tutaj nawet nie będę próbował jakoś super ekstra przeżyć, co prawda. Jeżeli się uda, to będzie super, ale raczej wątpię, żeby mi się udało. Z takiego powodu, że mam po prostu te półtora serduszka. Ja się na razie tutaj trochę wrócę. Widziałem, że tutaj jest węgiel. Jest strasznie ciemno niestety. Nie będę wam rozjaśniał tego oczywiście. Kto to tam idzie? To jest creeper czy co? Nie, to jest zombie. Jakiś szkielet! O, oh, fuck! Z takiego powodu nie będę wam rozjaśniał, że sam nie za wiele widzę i to byłoby bez sensu, żebyście wy mieli takie śniutko, a ja nic nie widzę, bo w zasadzie wy byście coś zauważali, pisali w komentarzach, ja bym nic nie widział. Dobra, słuchajcie, odłożymy nasze wszystkie przedmioty. Potrzebuję się zabić, mam pół serduszka. Nie zamierzam tutaj przechodzić tego na jakimś super ekstra hardkorze, że nigdy nie będę ginął i tak dalej, ponieważ to wydaje mi się, że to za bardzo nie ma sensu, zwłaszcza, że zginę, na 100% zginę przynajmniej zaraz, jak tutaj tylko gdziekolwiek pójdę. Mogę stworzyć łuk i to na pewno zaraz zrobię, żeby móc walczyć z potworami i tak dalej, będzie na pewno mi dużo, dużo prościej. I tak. Nie wiem, bardzo byłbym wdzięczny w komentarzach, gdybyście mi napisali, czy gracie właśnie w gry w MOBA, LOL, Dota i tak dalej, MMO również może być. I co wy sądzicie na ten temat, czy wy też uważacie, że to jest bardziej zjadać czasu, aniżeli tak naprawdę jakaś tam powiedzmy, że o takie na rozluźnienie się i tak dalej. Czy wy gracie bardziej ze znajomymi, czy gracie o tak, wypowiedzcie się, byłoby bardzo fajnie. Ponieważ to może komuś się tutaj pomoże zdecydować, czy warto zagrać w jakąś grę.
Bo jeżeli ktoś rzeczywiście ma dużo czasu, nudzi mu się, to przyznam, że naprawdę LOL może być dobrym rozwiązaniem, ponieważ ta gra, jakby nie patrzeć, zajmuje. Jest stosunkowo taka, że można sobie pograć i jest spoko. I jeżeli kogoś to jest pierwsze doświadczenie z grą typu MOBA, czyli takiej grze, gdzie sterujemy bohaterami zazwyczaj z widoku trzeciej osoby i tam walczyłem przeciwko drugiej drużynie i tam nie wiem, co, ja nie będę tego tłumaczył, na czym polega LOL, no bo każdy sobie może to wygooglować w Wikipedii, co nie? Może się komuś pozwolicie po prostu zdecydować, czy w ogóle zacząć się w to bawić, bo przyznam, że tak jak mówiłem, że jeżeli się gra samemu po raz pierwszy w MOBA i nigdy nie graliście w żadne wcześniejsze MOBA, to rzeczywiście MOBA to jest właśnie ten tryb gry, to rzeczywiście może wam to sprawić dużo radości i wam się to spodobać, nie mówię, że nie. Dobra, trafiłem go. Jeszcze raz go trafiłem. Fuck. O fuck, tam są trzy szkielety aż. O fuck! O fuck. Cholerny szkielet. Nie robię licznika śmierci w tej serii, ponieważ nie chce mi się tego niepotrzebnie edytować jeszcze dodatkowo. Wolę wam wrzucić taki filmik troszeczkę szybciej zrenderowany i wcześniej, aniżeli go wyedytować. O ty creeperze, jeden przybrzydły. Muszę patrzeć tutaj na dwa fronty, bo może mi w każdej chwili wyskoczyć creeper. Chyba, że zrobię o tak, to mi już nie wyskoczy. Dobra. To tutaj sobie rozwiązałem ten mały problemik. Okej. Okay. Jednego się pozbyłem szkieleta. A przydałoby się jeszcze tego drugiego. Muszę teraz bardzo uważać. Było strasznie blisko już. Wydaje mi się, że tam gdzieś może być ten jeszcze szkielet, ale ja go już nie widzę. Dobra, chyba jest czysto, słuchajcie. Na tyle jak nic nie widzę, to jest czysto. Teraz do góry, słyszę szkieleta. Mam węgiel. No, o to mi chodziło głównie, żeby zdobyć ten jeden węgielek, żeby móc wreszcie oświetlić. Dlaczego nie wykopałem więcej glowstone'a, ponieważ tam było za dużo lawy? Od razu odpowiadam na wasze tutaj pytanie. Okej, dużo więcej widzimy. Teraz to ma jakikolwiek sens, co nie? Oh. Tam jest spawner. Dobra, słuchajcie. Nie chcę, zwłaszcza, że tam się spawnią potwory, nie chcę, żeby się to zakończyło ponownie moją śmiercią. Zbieram ten węgiel i zamierzam się przekopać po prostu w tamtym kierunku. Raczej tutaj nie ma żadnego ukrytego spawnera, zatem mi nic na plecach się nie zrespi. Chociaż w zasadzie jak słyszę te zombiaki, to zaczynam w to powoli wątpić. I okej, zaczynam tam kopać. Ogólnie... Jest to już trzeci odcinek tej serii, bardzo mi się przyjemnie ją nagrywa. I z tego co widziałem, dopytujecie się o nią. Swoją drogą, jeżeli dotarliście do tego momentu, to wam powiem co z tym Super Hostile. Zatem wygląda sprawa tak, że po prostu ja lubię tą serię nagrywać i tak dalej. Irol również lubi ją nagrywać, tylko jakoś się nie możemy zgadać, tak to po prostu wygląda, jakoś się nie możemy zgadać. On ma niby napisać, ale tak jakoś nie pisze i tak dziwnie to wychodzi przez to. Ojeju. Tutaj trzeba uważać, tutaj jest dużo potworów już. Przydałoby się TNT, albo najlepiej przydałaby się lawa. Ale jeżeli chodzi o lawę, to troszeczkę może być problemów, ponieważ bym musiał się naprawdę bawić z dostarczeniem jej. Okej, tam na dole mamy jakiś spadek, widzę. Jest to strasznie dużo jest tych potworów. Gdzieś tutaj muszą się one spawnić. Czekajcie. Są trzy spawnery, jak możemy zauważyć. Klikam za pomocą F, to była dawna ta opcja w Minecrafcie, którą sobie przypomniałem. Ja spróbuję to zrobić w taki sposób, że się wkopię tak, że nie dostanę żadnego hita od potwora, ale... Jezu, ile tutaj spawnerów. Zobaczcie, wy widzicie te wszystkie spawnery? Okej. Tutaj jest pająk. Dobra, wiedziałem. Wiedziałem, że się to tak skończy. Oj, misklik, wybaczcie. Tak, respawn. Wracamy tam, dobra. Się jeszcze prześpię szybko, żeby mnie żaden potwór nie zaatakował. Dobra, ja zbiorę te itemy. I słuchajcie, zrobimy troszeczkę inaczej to. Ponieważ to będzie strasznie ciężko zrobić, ja do następnego odcinka się trochę pobawię. Co to znaczy, że się pobawię? Macie się pobawić w taki sposób, że on zacznie troszeczkę tutaj gdzieniegdzie rozkopywać pewne kamienie, żeby pewna substancja taka płynąca, czerwieni się czasem, troszeczkę może poparzyć te potworki i myślę, że jeżeli trochę poparzę te potworki, to będzie mi dużo prościej, aniżeli się o tak z nimi bawić. Zwłaszcza, że ich jest tutaj za dużo.
Nie, one są tam na dole. Dobra, słuchajcie. Jako, że tych potworów jest za dużo, ja tam nie będę próbował tam dalej wejść. Wiem, że prosiliście o odcinki 20-minutowe i tak dalej, ale szczerze mówiąc, ja nie będę tutaj nagrywał też tak, żeby tylko wypełnić, zapchać dziurę na 20 minut. Wolę 15 minut wam pomówić o czymś i skończyć i troszeczkę... mniej krócej będzie trwał odcinek. No i dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Sea of Flames. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem, będę za to bardzo wdzięczny. I napiszcie komentarz o tych MOBA, czy wam... czy sami gracie w gry typu MOBA, czy jakiegoś LOLa, w jakąś Dotę, jeżeli nie, to dlaczego, jeżeli tak, to dlaczego. Byłoby fajnie, może tutaj stworzymy jakąś dyskusję, może komuś doradzimy, czy grać w te gry, czy też nie. Ja osobiście mówię, jeszcze powtarzam, że jeżeli ktoś komuś naprawdę się super nudzi, chce spróbować po raz pierwszy, to okej, niechaj sobie spróbuje, ale jeżeli ktoś szuka jakiejś gry, żeby sobie pograć na dłużej, to nie polecam, ponieważ po prostu ta gra mimo wszystko jest monotonna, jest nudna, ma okropne community, jeżeli chodzi o LOLa, jeżeli chodzi o Dotę, Heroes of Neverwinter i tak dalej, to niestety ja w tę grę nie grałem za bardzo, w Dotę dwójeczkę grałem, ale mi się nie spodobała. Z powodu głównie z tego, że grafika jest okropna tam. Strasznie się wszystko zmywa, zlewa ze sobą. No i to byłoby ode mnie na tyle. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.